Witam Państwa bardzo serdecznie, punktualnie o godzinie 11. Jesteśmy mistrzami punktualności, Państwo przede wszystkim są. Bardzo się cieszę, że Państwo tak do nas licznie dotarli. Nazywam się Anna Wróblewska i mam zaszczyt być rzeczniczką festiwalu. Rozpoczynamy konferencję prasową 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na początku chciałabym przedstawić naszych znakomitych gości. Pani prezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała. Pani prezydent, bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas w swoim napiętym terminarzu, żeby tutaj spotkać się z nami i opowiedzieć nam o udziale miasta w organizacji festiwalu. Witam bardzo serdecznie pana Marcina Borcharta, reżysera, którego jeden z filmów obejrzymy na festiwalu. Zaraz Państwu, pan dyrektor Kopeć zdradzi, który to będzie film. I witam też właśnie pana dyrektora Leszka Kopcia, dyrektora festiwalu w Gdyni, którego Państwu nie muszę przedstawiać, ponieważ wszyscy Państwo doskonale znacie. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście, zwłaszcza, że widzę same znajome twarze oraz kilka nowych twarzy. Bardzo dziękuję i może w takim razie przejdziemy już do meritum. Pani prezydent, czy Pani zechciałaby się nam z nami podzielić kilkoma refleksjami na temat udziału miasta w organizacji festiwalu? Dzień dobry. Proszę Państwa, jak Państwo sobie zapewne zdają sprawę, w życiu miasta jest pewna cykliczność i festiwal należy do imprez, które mają stały punkt w kalendarzu, odbywają się co roku, a jednak w przededniu zawsze towarzyszy nam duża ekscytacja, bo nie mam żadnych wątpliwości, że spośród wielu wydarzeń w mieście to jest jedno z absolutnie najważniejszych w dorocznym kalendarzu. W tym roku ta ekscytacja jest być może nawet nieco większa niż zazwyczaj, ponieważ pomimo, że tutaj na plakietkach, jak Państwo widzą i na materiałach, numerek nie jest okrągły, to dla nas gdynian on jest okrągły, bo w Gdyni ten festiwal odbywa się od lat 30 i my swoją małą rocznicę, a może i nie taką małą, obchodzimy. Szanowni Państwo, 30 lat to długa historia i ten festiwal też rozwijał się w sposób, który nazwałabym ewolucyjnym, wrastając w tkankę miasta w taki sposób, że teraz już usunąć by się go nie dało. Kiedyś po prostu tylko tu był, dzisiaj jest elementem życia miasta, który pochłania nas całkowicie w tym czasie, kiedy trwa, ale który także towarzyszy nam na etapie planowania i wspominania przez długie miesiące przed i po. Jest w tym na pewno zasługa tych faktów, które mówią o rozwoju związku miasta z filmem i to zarówno takich twardych dotyczących infrastruktury, a przede wszystkim tego obiektu, w którym się znajdujemy, czyli Gdyńskiego Centrum Filmowego, które od 2015 roku służy bardzo festiwalowi, poszerzając infrastrukturę, w której możemy organizować wydarzenia, ale poza tym niezwykłym tygodniem służy po prostu gdynianom i turystom, którzy kochają film i mogą tutaj albo filmy oglądać, albo o nich dyskutować, albo uczyć się je robić, bo przecież to siedziba Gdyńskiej Szkoły Filmowej, która również jest emblematyczną częścią tego miasta i to na pewno ma swój związek z imprezą, o której mówimy. Bardzo ważne jest to, że staramy się również, aby festiwal z wydarzenia nieco zamkniętego, elitarnego, dostępnego dla branży stawał się bardziej wydarzeniem miejskim. Oczywiście nie odbieramy mu całkowicie tego wątku profesjonalnego, który w dużym stopniu jest jego sercem, ale chcemy, by mieszkańcy i przyjezdni również mogli podziwiać filmy festiwalowe, a zatem od wielu lat można je oglądać w znacznie większej liczbie lokalizacji niż tylko pokazy czysto festiwalowe w Teatrze Muzycznym. Proponujemy specjalne seanse, czy to w multikinie, czy też tutaj w salach i w ten sposób zachęcamy mieszkańców, aby brali udział. To również ogromna ilość wydarzeń towarzyszących, powiedziałabym różnego sortu i różnej wagi na zasadzie dla każdego coś dobrego. Dla niektórych największym wydarzeniem będzie czerwony dywan, który zawsze gromadzi tłumy i powoduje wielkie emocje. Inni znacznie bardziej docenią wystawy, jakie co roku jako wydarzenie towarzyszące organizuje Muzeum Miasta Gdyni, a w tym roku będzie to wystawa powiązana z 40-leciem pracy twórczej Andrzeja Pongowskiego. Tego typu wydarzeń jest bardzo dużo. Chcemy, żeby festiwal był świętem miasta, żeby gdynianie byli dumni, że to w ich mieście jest tak niezwykłe wydarzenie i żeby przeżywali to w sposób bardzo radosny. Oczywiście chcemy również się promować za pomocą tego festiwalu i tutaj nie mamy wątpliwości, że promocja działa doskonale. Jeśli liczymy tak zwane ekwiwalenty medialne związane z wspominaniem nazwy miasta
w liczących setki tysięcy publikacjach medialnych, to przekraczają one na przykład za rok ubiegły 103 miliony, a biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu obserwowaną przez wiele lat, możemy bez pudła zakładać, że w tym roku będzie to jeszcze więcej. Wiemy również, że festiwal przyciąga olbrzymią liczbę turystów. Jeśli średnio w miesiącach powszechnie uznawanych za letnie, czyli od czerwca do września, mamy około 5 milionów turystów, to grubo ponad milion przypada na ten jeden miesiąc i nie mamy wątpliwości, że w dużym stopniu ta liczba podbijana jest przez różnego rodzaju przyjezdnych związanych z festiwalem. To tyle o tym, jak bardzo ważny jest festiwal dla Gdyni. My mamy nadzieję, że również i Gdynia dla festiwalu nie mniej ważna i że jesteśmy w takim współistnieniu, że ono już się nigdy nie rozerwie i będzie na zawsze z coraz lepszym efektem i rozwojem. Dziękuję bardzo. Pani prezydent, myślę, że nie ma takich obaw, żeby ten, gdziekolwiek ten festiwal stąd się prowadził. Pani prezydent nawiązała do historii festiwalu. Rzeczywiście dokładnie w 1987 po raz pierwszy festiwal został zorganizowany tutaj w Gdyni. Wygrał wtedy Janusz Zaorski filmem Matka Królów. Janusz Zaorski będzie na festiwalu, więc będzie można z nim porozmawiać też na temat tej pierwszej edycji. Ale ja tylko przypomnę, że na początku filmowcy byli bardzo niechętni przeniesieniu festiwalu do Gdyni. Uważano to za decyzję polityczną. A po kilku latach Gdynia ich tak wciągnęła, kiedy pojawiły się pierwsze próby przeniesienia z powrotem gdzieś tam festiwalu w inne miejsce, na przykład do Warszawy, no to spotkało się to tak z takim sprzeciwem środowiska filmowego, że już nikt nigdy więcej do tego tematu nie wracał. I myślę, że tak musi być, że festiwal jest symbolem miasta i jest szalenie ważny dla środowiska filmowego, jest to szalenie ważny element też identyfikacji środowiskowej, branżowej. Proszę Państwa, no tak samo jest dla miasta. Ja nie będę się tutaj wypowiadać w imieniu środowiska, bo nie jestem jego reprezentantem. Cieszą mnie bardzo słowa, że tak jest, bo do tego zmierzamy. Natomiast jeśli chodzi o wagę dla miasta, to jest to kwestia nie tylko moich zapewnień, ale też konkretnych dokumentów. W tym roku Rada Miasta Gdyni przyjęła strategię rozwoju z odległym horyzontem czasowym, wskazując w niej po pierwsze kulturę jako główny kierunek rozwoju miasta i wskazując, że to właśnie wydarzenia kulturalne mają zasadnicze znaczenie dla jakości życia, z której słynie Gdynia i że to na nie będziemy stawiać, ale pośród tych wydarzeń kulturalnych z imienia i nazwiska jako projekt rozwojowy i mający charakter, tak jak powiedziałam, emblematyczny dla miasta został wskazany właśnie festiwal filmowy. Nasza strategia rozwoju miasta w przeciwieństwie do strategii, które były modne kilka czy kilkanaście lat temu, nie jest grubym pułkownikiem liczącym kilkaset stron, tylko cieniutkim dokumentem, który stron ma 30 kilka, więc myślę, że sami Państwo rozumieją, że jeśli w tak cienkim dokumencie, który dotyczy wszystkiego, od wodociągów przez demografię, po pozyskiwanie inwestorów, znalazło się miejsce, by wskazać to konkretne wydarzenie, nazywając je, jak powiedziałam, z imienia i nazwiska, to samo to świadczy, jak bardzo jest ono ważne. Jeżeli można jeszcze odnieść się do słów pani prezydent, Gdynia w ten sposób wpisuje się w taki nurt w polityce miejskiej, która jest realizowana od drugiej połowy lat 80., która jest nazwana Creative City. Są to miasta, Gdynia jako pierwsze polskie miasto poszła drogą miasta kreatywnego. To są takie miasta, w których na przykład nie wiem, zmniejszył się czy zlikwidowano przemysł. Bardzo często to są miasta portowe i które postawiły na rozwój przemysłów kreatywnych. To jest droga wielu miast, to są miasta holenderskie, miasta brytyjskie, a Gdynia jako pierwsza poszła tą drogą. Wydaje mi się, że obecnie Gdynia jest symbolem rzeczywiście miasta, które żyje kulturą, ekologią, sportem, przyjaznymi rozwiązaniami dla mieszkańców, dla przyjezdnych. No i wydaje mi się też, że jest jednym z najszczęśliwszych miast, prawda? Jest w rankingach szczęśliwości mieszkańców, zajmuje jakieś bardzo wysokie pozycje. Rzeczywiście tak jest. My również staramy się odpytywać mieszkańców, jakim się żyje w Gdyni, ale przede wszystkim czerpiemy z organizowanej co dwa lata przez zespół profesora Janusza Czapińskiego diagnozy społecznej, która przekrojowo bada mieszkańców wszystkich polskich miast. I faktycznie to gdynianie są najbardziej zadowoleni w Polsce z miejsca, w którym mieszkają. Ten wysoki procent pierwszego miejsca nie jest pierwszym miejscem, które wyprzedza kolejne o ułamek punkta procentowego, tylko jest to
stosunek dystansujący rywali, którzy są na dalszych miejscach. My mamy przekonanie, że tym, co wpływa na zadowolenie, jest właśnie jakość życia. Mamy również przekonanie, że tak naprawdę tylko jakością życia już w dzisiejszych czasach można konkurować. Wiele rzeczy mamy w Gdyni, że tak powiem brzydko, za darmo, na przykład cudowne położenie geograficzne, ale na inne pracujemy z głębokim przekonaniem, że jeśli chodzi o tę jakość życia, to kultura jest jednym z jej zasadniczych składników. Rzecz jasna, nie zastąpi sprawnej komunikacji miejskiej, dobrych wodociągów i paru innych elementów serwisów komunalnych, które są niezbędne, ale te serwisy w dzisiejszych czasach są w zasadzie pewną oczywistością w miastach rozwiniętych i tym się nie wygra. Więc my stawiamy na kulturę. Dzisiaj oczywiście mówimy najwięcej o festiwalu, ale to nie jest jedyny przemysł kreatywny, na który stawiamy, bo istotnie wybraliśmy tę ścieżkę rozwoju. To oczywiście również nie znaczy, że zaniedbujemy inne gałęzie przemysłu. W mieście, o którym w sposób nieco egzaltowany, ale nadal bardzo prawdziwy, mówi się, że jest z morza i marzeń, nie zapomnimy o przemyśle morskim szeroko pojętym, ale faktycznie festiwal filmów, następujący niedługo po nim kolejny festiwal filmowy, Niepokorni Niezłomni i Wyklęci, liczne festiwale muzyczne, żeby wymienić najbardziej rozpoznawaną polską markę kulturalną za granicą, to znowu badania, a nie moje przekonania, czyli Openera, a dla nieco innej publiczności Ladies Jazz Festival. Gdynia Design Days, festiwal, który w tym roku obchodził dziesięciolecie i było mi bardzo miło słyszeć z kuluarów, bo nie śmiałabym sama dopytywać, że jest już lepszy niż ten pierwszy, który w Polsce powstał, festiwal designu w Łodzi. To wszystko są działania, w które inwestujemy bardzo świadomie, licząc na konkretną rentę, jaką nam to przyniesie, a ta renta ma odzwierciedlenie właśnie w zadowoleniu mieszkańców, jak również w atrakcyjności miasta dla przyjezdnych. Myślę, że to już się stało i chyba tutaj jesteśmy wszyscy zgodni. To żeby zapchnąć ten atrakcyjny niezwykle wątek, chciałabym przekazać głos panu dyrektorowi Leszkowi Kopciowi, który przeprowadzi nas przez kolejne pozycje programu festiwalu. Dzień dobry, witam jeszcze raz na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Państwo zauważyli już dawno zapewne, że nazwa nie tyle została zmieniona, co przywrócona, historyczna i budująca przez całe dziesięciolecia silną markę tej imprezy. Taka była zeszłoroczna decyzja Komitetu Organizacyjnego, a organizatorami tego festiwalu spełnia miły obowiązek i wymienię najważniejsze podmioty. Są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdyni. Współorganizatorami Telewizja Polska, która jest też patronem medialnym głównym telewizyjnym, HBO Polska, Instytut Adama Mickiewicza i Ministerstwo Rozwoju. Te dwa ostatnie podmioty są nowymi współorganizatorami i tu ich przy tej okazji serdecznie witam i dziękuję, że włączyli się szefowie tych instytucji i one same współorganizację i współfinansowanie festiwalu. Sponsorami głównymi są PKO Bank Polski i Orlen. PKN Orlen, partnerem strategicznym Mercedes-Benz BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedesa. Partnerem głównym jest pierwszy raz w tym roku PKP Intercity. Jeżeli Państwo do tej pory nie zauważyli, to jeżdżą lokomotywy oklejone w całości fragmentami plakatu i logotypem festiwalu i jego nazwą. Można też wziąć udział w konkursie ogłoszonym na Facebooku i innych mediach społecznościowych i wygrać bardzo cenne nagrody w postaci kart wstępu na festiwal. Może zacznę od lokalnych patronów medialnych, skoro jesteśmy tutaj na Wybrzeżu. Lokalni patroni medialni to Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Telewizja Gdańsk, Życie Regionalne Rzeczpospolitej. Ogólnopolscy patroni to również Telewizja Radiowa Trójka i Jedynka, Elgala, Superkino i Onet. No i tyle byłoby chyba, jeśli idzie o formalne i miłe podziękowania. Wszystkim organizatorom, partnerom, sponsorom i kontrahentom oczywiście bardzo, bardzo serdecznie w imieniu całej ekipy festiwalu dziękuję za współpracę przy jego przygotowaniu. To może pokażemy w skrócie wielkim prezentację, z którą Państwo chyba już mieli się częściowo okazję zapoznać, jeżeli zajrzeliście na stronę festiwalową. Zaczynamy od jury. Przewodniczącym jury konkursu głównego jest Jerzy Antczak, Andrzej Jakimowski, Paweł Pawlikowski.
Agnieszka Grochowska i Beata Walentowska, montażystka. Robert Bolesto i Witold Stok, operator. Ania Wunderlich, scenografka i Włodek Pawlik, kompozytor. Jury konkursu Inne spojrzenie. Lech Majewski jest przewodniczącym. Agnieszka Smoczyńska, Bogdan Dziworski uzupełniają tę grupę jury konkursu Inne spojrzenie. Jury konkursu filmów krótkometrażowych. Joanna Kos-Krause przewodnicząca. Joanna Krause, najmocniej przepraszam. Ma film w konkursie, tak. To zawsze się mylimy. Carla Simon, Kuba Czeka. I Carla Simon będzie obecna nie tylko jako juror, ale też jako nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie, autorka filmu, który pokażemy. 50 filmów w trzech konkursach, 17 w konkursie głównym, 26 w krótkim metrażu i 7 w innym spojrzeniu. Poszerzona została formuła innego spojrzenia. Mówił o tym w mediach Wojtek Marczewski, który był inicjatorem takiej koncepcji, żeby nie skupiać się wyłącznie na filmach, które w sposób rygorystyczny budują formalne eksperymenty. Chcieliśmy poluzować, troszeczkę pokazać też nasze inne spojrzenie na niektóre filmy, które zostały zgłoszone do konkursu tego albo do konkursu głównego. Stąd taki właśnie dobór. Konkurs główny, 17 filmów, wypadałoby chyba, żebym je wymienił. Proszę Państwa, Amok Kasi Adamik, Atak Paniki Pawła Maślony. Troszkę bliżej. Dziękuję. Katarina Daniel Hasanowicz, Cicha noc Piotra Domalewskiego, Człowiek z magicznym pudełkiem Bodo Koksa, Czuwaj Roberta Glińskiego, Najlepszy Łukasza Palkowskiego, Pokot Agnieszki Holland, Pomiędzy słowami Julii Antoniak, Ptaki śpiewają Kigali właśnie Anny Kos-Krause i Krzysztofa Krause, który już nie żyje, Reakcja łańcuchowa Jakuba Pączka, Sztuka kochania, Historia Michaliny Wisłowskiej, Marii Sadowskiej, Twój Wincent, Dorota Kobiela i Hugh Welchman wyreżyserowali ten film, Wolta Jurza Machulskiego, Wieża, Jasny Dzień Jagody Szelc, Wyklęty Konrada Łęckiego i Zgoda Macieja Sobieszczańskiego. 8 z tych tytułów jest debiutami, 2 drugie filmy. To jest łączna kategoria, w której przyznaje się nagrodę za debiut. Jeden z lepszych wyników w ciągu ostatnich kilkunastu lat, jeśli idzie o ilość filmów debiutujących. Ale ja myślę, że to nie tylko tą statystyką możemy się jakoś tam ekscytować. To jest tak, że większość tych twórców, którzy debiutują w tym roku, proszę mi wierzyć, bo obejrzałem te wszystkie filmy w ramach selekcji. Państwo będą mieli okazję dopiero teraz dużą część z nich zobaczyć. Ci młodzi twórcy absolutnie są dojrzali, nie mają żadnych kompleksów, zarówno jeśli chodzi o rywalizowanie z doświadczonymi twórcami, takimi jak Agnieszka Holland, Juliusz Machulski, Robert Gliński. Natomiast też mają wielką w sobie już taką, myślę, odwagę podejmowania tematów zarówno naszych, związanych z regionalnych, związanych z krajem, z naszymi problemami współczesnymi, polskimi, ale również podejmują tematykę odważnie uniwersalną i są w tym świetni. I myślę, że to rokuje dobrze polskiemu kinu na przyszłość, nie tylko w tegorocznej już ustalonej decyzji, mam na myśli nie tylko tegoroczną decyzję, już ustaloną Komisji Oscarowej Polskiej, która wybrała film Agnieszki Pokot na kandydata do Oscara ze strony Polski. Ja myślę, że już pomijając te głosy, dość dużo się pojawiło głosów na ten temat, że może trzeba było poczekać na Gdynię. Może rzeczywiście tak byłoby lepiej. Z drugiej strony Agnieszka Holland jest wielkim reżyserem. Nagrodzona była Srebrnym Niedźwiedziem też na ostatnim festiwalu berlińskim. Też jest jakiś tam wymóg dystrybucji, więc kalendarz pewnie spowodował, że w tym roku chcieli członkowie tej komisji wybrać wcześniej. Ale ja ciągle wracając do aspektu młodości, chciałem powiedzieć, że młoda jest tylko metryka tych twórców, natomiast oni sami są niezwykle dojrzali. Ja uważam, że odbędzie się w tym roku na festiwalu bardzo ciekawe, może nie zderzenie czy konfrontacja, ale możliwość porównania naprawdę ciekawych dzieł dojrzałych, zwanych młodymi twórców i tych, którzy są już uznani i odnieśli wielkie sukcesy. Konkurs Inne spojrzenie, Dzikie róże, Niewidzialne, Foton, Szatan kazał tańczyć, Tarapaty, Teatrum Magicum i Totmachin. Każdy prawie z tych filmów prezentuje zupełnie co innego. Z jednej strony mamy film, który jest taki subtelny, poetycki, niekonwencjonalnie trochę zrealizowany, jeśli idzie o stosunek do pewnych paradygmatów dramaturgii czy fabuły. Niewidzialne, no to jest kompletnie
powiedziałbym, oryginalne kino, wstrząsające zresztą bardzo film reżyserii Pawła Sali. Foton to z kolei jest niby film popularno-naukowy, który nadawałby się do Discovery, ale on właściwie fabularnie opowiada to, co nas może bardzo interesować, czyli właściwie historię wszechświata i to wszystko, co fizyka współczesna i astronomia mogłaby nam powiedzieć na temat naszego losu w kosmosie i wszechświecie. Szatan kazał tańczyć, znowu bardzo oryginalny, nietypowy film, który właściwie sami moglibyśmy sobie ułożyć, jeśli idzie o kolejność scen. Tarapaty, dziecięce kino, właściwie niby nic, nie wiadomo dlaczego w takim konkursie, ale troszkę ono się różni od, jest aktorskim filmem, troszkę się różni od kanonu filmów robionych zwykle tradycyjnie dla dzieci, więc też uznaliśmy, że warto je pokazać. Teatrum Magicum, właściwie eksperyment teatralno-filmowy i wreszcie Tod Machin. Bardzo ciekawy, już nie eksperyment, tylko wielki wysiłek towarzyszył pewnie realizacji tego filmu. To jest kino nieme. Kino nieme, takie jak z lat 20. zrobione właściwie w identycznej skali. Idźmy dalej. Konkurs filmów krótkometrażowych. Nie będę Państwu opowiadał o tych filmach. Poza jednym jest mnóstwo świetnych filmów. Bardzo polecam. Dwa razy co najmniej powtarzamy wszystkie. 26 filmów. Olbrzymia reprezentacja studia Munka, ale nie tylko. Też wszystkie szkoły filmowe prezentują wybrane swoje filmy, wyselekcjonowane. Oczywiście nie przeze mnie osobiście. Tutaj był osobny zespół kwalifikacyjny. Ja nie brałem udziału w tej selekcji ze względu na to, że kieruję również Gdyńską Szkołą Filmową. Ta szkoła ma 3 swoje filmy w konkursie krótkiego metrażu w Gdyni. No i tyle by było, jeśli chodzi o program główny. Laureatem Platynowych Lwów jest Jerzy Gruza. Był obecny na konferencji w Warszawie, tutaj już nie dojechał. No jednak ma pewne trudności, jeśli idzie o takie bardzo żywe i aktywne życie. Natomiast ciągle jeszcze jest bardzo sprawny intelektualnie i myślę, że Państwa zabawnie jedną opowieścią, nie tylko podczas gali uroczystej, która ma swoje ograniczenia i swój harmonogram, ale też po projekcji filmu Dzięcioł, który pokażemy z okazji nagradzania go Platynowymi Lwami za całokształt twórczości. Czysta klasyka in memoriam. Tutaj no nie chcę nawet wdawać się w szczegóły. Po prostu życie napisało tę całą obszerną sekcję życia, a właściwie jego druga strona, czyli to, że odeszli od nas wielcy, wspaniali twórcy. I zaczynamy od Andrzeja Wajdę, poprzez Edwarda Żebrowskiego, Krzysztofa Ptaka, wielkiego operatora, Witolda Adamka i wielu, wielu innych twórców, tam się Szaflarski, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku, albo przywołujemy rocznicowo Zbyszka Cybulskiego, Jerzego Kawalerowicza i innych jeszcze twórców, takich jak Krzysztof Kieślowski, któremu też poświęca chwilę uwagi Telewizja Polska, która uruchomiła i przy okazji filmu Spokój będzie to powiedziane na festiwalu i pokazany będzie ten film. Telewizja Polska uruchomiła program cyfryzacji na własną rękę i wnosi tutaj bardzo istotny kapitał w uszanowanie i zachowanie dóbr kultury polskiej filmowej, które podlegają digitalizacji w coraz większej liczbie. Dalszy ciąg pokazów specjalnych też nosi ten nadtytuł In Memoriam. Przypominamy tutaj wielkich twórców, którzy od nas odeszli. Są też pokazane filmy, zarówno dokumentalne, jak i fabularne z nimi związane lub o nich opowiadające. No tak, to jest dalszy ciąg, to jest między innymi też warto zwrócić uwagę, że nawet w pośpiechu ogromnym, bo Krzysztof Ptak zmarł niedawno, na przykład Aneta Ptakiego córka zrobiła bardzo ciekawy dokument. Poświęcamy też chwilę Wojciechowi Młynarskiemu. Jego związki z filmem może nie były zbyt silne, ale zdarzało się, że były. W związku z tym też przypominamy, ponieważ od nas odszedł. Polonika. Około 18 filmów było do wyboru. Wybraliśmy 2, 4, 6, 7 w końcu filmów. One wszystkie pokazują, że ci, zwłaszcza młodzi i średniego pokolenia filmowcy, o których tyle mówiłem przy okazji konkursu głównego, ich debiutach, wchodzą bez żadnych peryferyjnych kompleksów, świadomie, śmiało i jako partnerzy równoprawni w coraz większej liczbie w koprodukcje międzynarodowe. I tego plonem jest wybór, który zaproponowaliśmy Państwu. Sami zobaczycie, jak wiele wartościowych filmów
robi się przy bardzo istotnym naszym udziale. To nie są tylko jakieś marginalne role, statyści czy techniczna współpraca, czy tak jak do niedawna dominował oczywiście wspaniały klub polskich na świecie, zwłaszcza w Stanach, operatorów filmowych. To się mówiło o tym, że po sukcesach dawnej szkoły polskiej filmowej i kina Moralnego Niepokoju i kina Kieślowskiego na świecie, to właściwie operatorzy nieśli ten sztandar takiego zwycięskiego nurtów i pokazywali, że łódzka szkoła filmowa potrafiła całe pokolenia wykształcić świetnych filmowców. Prosimy dalej. No i dalej pokazy specjalne. Epilog norymberski. Przywołujemy jeden film właściwie po to, żeby nie wracać do kanonu, bo wszyscy go znamy, czyli Nocy i Dni na przykład, lub paru innych filmów, które zrobił Jerzy, takich jak Chopin czy Hrabina Kozel. Więc pokazujemy epilog, rzadko pokazywany i będzie być może spotkanie, no wstępnie jest umówione z panem Jerzym Antczakiem, wielkim mistrzem i o czym nie tak wiele osób, jak się okazuje, wie, przez prawie ćwierć wieku znakomitym wykładowcą UCLA, University of California, Los Angeles, gdzie jest potężny wydział filmowy, na którym studiowali wielcy filmowcy, tacy jak na przykład Coppola. A chciałem Państwu też przy tej okazji taką ciekawostkę powiedzieć, że nasza absolwentka Gdyńskiej Szkoły Filmowej właśnie dostała się na Wydział Scenariuszowy tejże uczelni i jako jedna z kilkuset kandydatów z całego świata, prezentując swoje scenariusze i projekty scenariuszy, będzie tam przez rok studiowała, wróci tutaj, może w Gdyni powstanie film przy współpracy polsko-amerykańskiej z jej udziałem. Syn Królowej Śniegu to jest kolejny specjalny pokaz, którego obecność na festiwalu, a właściwie obecność jego jednego z głównych aktorów, Franciszka Pieczki, trzeba podkreślić. Franciszek Pieczka kończy 90 lat w tym roku. Będzie poświęcona mu krótka uroczystość, spotkanie, rozmowa, myślę, że bardzo ciekawa. Otrzyma też nagrodę, którą wręczy prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy tej okazji. Mamy też prezentację studia Munka. Nie komentując tego szerzej, wystarczy, że powiem tylko o tym, że studio Munka to jest niezwykłe przedsięwzięcie. Mało który kraj może się pochwalić takim myśleniem perspektywicznym, jeśli chodzi o wspieranie młodych twórców, którzy potrzebują drogi pośredniej pomiędzy swoim filmem dyplomowym, mam na myśli reżyserów, ale też operatorów filmowych, troszkę też i aktorów, i ludzi innych dziedzin produkcji filmowej. Ale głównie reżyserów i operatorów i mogą robić studium Munka 30-minutowe, czyli średniometrażowe, krótkometrażowe, ale pełniejsze niż do tej pory filmy, zanim wejdą na drogę pełnego debiutu pełnometrażowego. Krakowski Festiwal Filmowy na Fali. Tutaj chyba gładko przejdziemy do obecności Marcina Borcharda. Proszę Państwa, ten film obejrzałem pierwszy raz 3 miesiące temu. Beksińscy, album wideofoniczny. Reżyser i scenarzysta Marcin Borchardt, obecny tutaj z nami. Obejrzałem parę miesięcy temu ten film w wersji roboczej i już byłem zachwycony. Potem został jeszcze mocno przemontowany i pozmieniany. Pokazany już na paru festiwalach i na kilku z nich nagrodzony. Uzyskał rekomendację jury Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Nagrody Europejskiej Akademii Filmowej. Marcin Borchardt jest z nami. Tak, Marcin, ten film to jest super, ponieważ nie jest w konkursie, więc mogę powiedzieć, że ten film uwielbiam. Jeżeli tylko Państwo możecie, to po prostu zróbcie wszystko, żeby ten film obejrzeć, bo to się rzadko zdarza. Mamy w ogóle szczęście do filmów o Beksińskich. Są 3, 2 pokazujemy w tym roku, 1 wygrał nam w zeszłym roku festiwal. Wszystkie są bardzo dobre. Natomiast Twój film, Marcinie, jest filmem z materiałów źródłowych, prawda? Z materiałów wideo. Jak w ogóle, jak robiłeś ten film? Jak zrobiłeś selekcję materiałów? Proszę Państwa, ten film, ja zacznę od tego, że ten film, pomimo tego, iż opowiada historię rodziny Beksińskich, która jest, pochodzi z Sanoka, a jej losy związane są również z Warszawą, jest filmem bardzo gdyńskim, ponieważ producentem filmu jest Darek Dikti i jego biuro pomysłów, a Darek jest gdynianinem z Oburza z urodzenia i bardzo aktywnie działającym tutaj producentem kreatywnym. Mało tego, film otrzymał
wsparcie finansowe z Gdyńskiego Funduszu Filmowego. Tak więc Gdynia jest de facto koproducentem tego filmu, co jest i bez tego wsparcia pewnie mielibyśmy problem, żeby dopiąć budżet. Proszę Państwa, ten film jest filmem w całości zrobionym z materiałów archiwalnych o bardzo różnym charakterze. To są zarówno zapisy dźwiękowe. Zdzisław Byksiński prowadził takie notacje dźwiękowe, które nazywał dziennikiem fonicznym nagrań rodzinnych. Zaczął je rejestrować pod koniec lat 50. jeszcze przed narodzinami Tomka Byksińskiego i taką pierwszą relację z końcówki lat 50. możecie Państwo usłyszeć na początku tego filmu. A później w bardzo szczególny sposób dokumentował życie swojej rodziny. Oprócz tych nagrań dźwiękowych, to była oczywiście fotografia, zajmował się fotografią artystyczną, ale także dokumentował życie rodzin w ten sposób. A następnie, mniej więcej w połowie lat 80. kupił swoją pierwszą kamerę wideo. To było jego wielkim marzeniem i zaczął, jak niektórzy mówią, obsesyjnie rejestrować często bardzo intymne epizody, wydarzenia z życia swojego i swojej najbliższej rodziny. Nam udało się dotrzeć do wszystkich materiałów, które Zdzisław Byksiński po sobie pozostawił. Mało tego, interesowało nas również na zasadzie kontrapunktu dotarcie do rozmaitych filmów i zapisów innego rodzaju, które pokazywały, w jaki sposób postrzegany był Byksiński przez te kilkadziesiąt lat jako artysta. Tak więc dotarliśmy do archiwów zagranicznych, do rozmaitych filmów, które powstawały o nim przez wiele lat, które realizowali Skandynawowie, Japończycy, Francuzi i tak dalej. I ten film jest takim bardzo skomplikowanym formalnie, taką bardzo skomplikowaną formalnie próbą rekonstrukcji w sumie pół wieku życia rodziny, nad którą unosiło się jakieś nieszczęście. Tak więc co do formalnych zasad, tak bym to w telegraficznym skrócie opisał. Tak więc tak to wygląda. Marcin, a pamiętasz, na pewno masz ją wrytą na pamięć, taką scenę z ostatniej rodziny, kiedy oni jak gdyby odtwarzają nagrań. Jest taka długa scena, która troszkę... Pamiętacie Państwo tę scenę? Ona trochę wystawia naszą cierpliwość na próbę, ale zdaje się, że to była próba jeden na jeden, prawda? Jak to jest? Tak. To była próba odtworzenia pewnej sytuacji, która została zarejestrowana, co prawda w innym miejscu, w innym czasie troszeczkę. Ale to była taka próba fabularnej rekonstrukcji. Ja w tej chwili podróżuję od kilku miesięcy, od momentu premiery tego filmu na otwarcie Krakowskiego Festiwalu Filmowego. W zasadzie jestem cały czas w podróży i pokazuję ten film na różnych festiwalach. I w zasadzie wszędzie pada pytanie o relacje pomiędzy moją wizją tej opowieści dokumentalną a filmem Ostatnia rodzina. Ja zwykle nie wypada mi jak gdyby tutaj wyrażać swojej takiej czy innej opinii, natomiast zostawiam to Państwu, abyście Państwo zobaczyli, bo to jest wyjątkowa, rzadka, wydaje mi się, okazja szczególna, aby móc porównać te rzeczywistości widzenia fabularnego i dokumentalnego. To jest niezwykle cenne, tak mi się wydaje. Ale rzeczywiście w filmie fabularnym jest ta scena, która jest niejako odtworzeniem zapisu, który w archiwach Byksińskich się znajduje. Ale takich fragmentów jest więcej. U mnie w filmie również zobaczycie Państwo scenę, która pojawia się w filmie fabularnym, która jest sceną w zasadzie 1:1, albo prawie 1:1. A która scena? Na przykład ta scena, kiedy Zdzisław Byksiński prosi, żeby był filmowany. Pojawia się kamera i on prosi, żeby go sfilmować. Jest taki moment. Albo na przykład bardzo znana scena, kiedy Tomek Byksiński jest zaproszony do programu Wojciecha Jagielskiego Wieczór z wampirem. I możecie Państwo, to też jest dosyć rzadka sytuacja, ponieważ można porównać tę scenę wizji fabularnej w wersji dokumentalnej oraz w oryginale.
I proszę mi wierzyć, że te trzy jak gdyby optyki jednak nieco się różnią, co myślę, że będzie poddawane jakimś analizom naukowym. No na pewno, czekam na pierwsze prace magisterskie. Już powstają, temat. Już powstają. A no widzisz, Marcin, jest jeszcze film jeden, Pars pro toto Katarzyny Łęckiej. To jest krótki metraż, też na ten temat, tylko on dotyka zupełnie innego z kolei aspektu życia Beksińskich. Ostatnich ostatnich lat już Beksińskiego jako wdowca, człowieka samotnego. To jest taki moment, kiedy Zdzisław Beksiński już nie rejestrował swojego życia, gdzie porzucił kamerę. On to zrobił mniej więcej w momencie, kiedy Zosia Beksińska zaczęła chorować, a potem zmarła. Ja zawsze mówię, że nie miałem już kogo filmować po prostu i zostały mu tylko smutne widoki zza okna, które też rejestrował przez całe lata, czyli parking, bloki i tak dalej. To, co widział z okna swojej pracowni. Zresztą zobaczycie Państwo w moim filmie tego typu ujęcia. Film wchodzi do kin, prawda? Nie jest to, Nie jest to częsta sprawa, jeżeli chodzi o dokument pełnometrażowy. Rzeczywiście jest w tym w Polsce duży problem. Film wchodzi do kin 10 listopada. Do wszystkich kina, które będą chciały go pokazać, film zostanie pokazany. A o czym się teraz zajmujesz? Na czym pracujesz? Bo coś wspominałeś, ale... A ja nie mogę tego jeszcze powiedzieć, Powiem to podczas spotkania po projekcji festiwalowej, czyli projekcja festiwalowa jest, o ile pamiętam, w środę o 14.30 w Multikinie i wtedy opowiem Państwu, nad czym teraz pracuję. Powiem tylko teraz na zachętę, że jest to równie duży temat. No i tak będzie nas trzymał w niepewności pan reżyser, no ale trudno. Wybaczymy mu i może to też Państwa zachęci do przyjścia na ten wspaniały film, co gorąco rekomendujemy. To może w takim razie zamkniemy wątek Beksińskich i Krakowskiego Festiwalu Filmowego i przejdziemy dalej. Tak, panie dyrektorze? Dobrze. Otwieramy festiwal filmem konkursowym w tym roku i zupełnie świadomie i celowo wybraliśmy na 70-lecie polskiej animacji, które też będzie miało swoje mini obchody podczas festiwalu tegorocznego. Wybraliśmy film Twój Wincent, zrealizowany przez Dorotę Kobielę i Welczmana, ale też przez 120 paru malarzy polskich głównie. 6, może 7 lat trwa produkcja tego filmu. Przemalowane zostały i na nowo odtworzone, czy wzorem były dla całej koncepcji malarskiej tego filmu, pełnometrażowego, animowanego, obrazy Van Gogha, no i oczywiście historia jego życia i śmierci. Zagrali tam też aktorzy, więc na widowni w poniedziałek 18 września wieczorem Teatru Muzycznego na jego scenie pojawi się około 100 twórców filmu i przedstawimy ich Państwu. A kontynuując wątek animacji jej 70-lecia, pokazujemy też w trakcie festiwalu blok bardzo ciekawych filmów animowanych i od najstarszego do najmłodszego pokolenia polskich wielkich animatorów zaprosiliśmy. Nie wszyscy przyjadą, ale kilku z nich na pewno będzie. Będą też retrospektywy Szczechury i Kudły Witolda Giersza, pokazujemy też w dużym wyborze. Więc będziemy mieli małe święto polskiej animacji. Mimo że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych na co dzień nie zajmuje się animacją, tym razem zważywszy na tak piękny jubileusz chcieliśmy odnotować ten fakt. Filmy z Gdyni to jest oczko w głowie dyrektora festiwalu i tutaj pokazujemy film Face Off Łukasza Ostalskiego, absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej, który już na poważnie przymierza się do swojego pełnometrażowego debiutu, chociaż debiutował jedną z trzech nowel w filmie Nowy Świat 2 lata temu. Pan Rodnicki i samochody, Andrzej Mańkowski, reżyser, który i scenarzysta, dokumentalista też, który mieszka w Gdyni, zrobił bardzo uroczy film nagradzany na paru festiwalach filmowych. Kucyk Maciej Barczewski to jest jakiś fenomen, absolwent zresztą studium producenckiego, profesor Maciej Barczewski, który jest reżyserem i producentem tego filmu, kupił od Stephena Kinga prawa do noweli, zrealizował film uroczy z Marianem Dziędzielem w roli głównej. W Europie może no, pokazywany i tak dalej, ale w Stanach dostał, nie pomylę się, jak powiem, że chyba 17 nagród na różnych festiwalach kina niezależnego. Bardzo nas to cieszy. I to jest kino Marcina Kosowskiego. To jest realizacja, dokument realizujący, opowiadający o pobycie bardzo fajnej grupy sympatycznej kierowników małych kin za rogiem, którzy byli w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni.
Gdynia Dzieciom. Nie będę omawiał obszernego programu Gdyni Dzieciom, powiem tylko, że będą tam zarówno filmy animowane i właśnie te retrospektywy, o których wspominałem, Witolda Giersza i Zdzisława Kudły, ale też i filmy aktorskie, filmy krótko i pełnometrażowe. 6 do 8 tysięcy dzieci przewija się w ciągu 5 dni przez kino Helios, w którym realizujemy ten program. Wieczory filmowe HBO, to już bez komentarza. 2 filmy pokazujemy, jeden fragment serialu, a drugi film wyprodukowany przez HBO, współorganizatora naszego festiwalu. Proszę Państwa, zanim powiem o plenerze, to chciałem, żebyście zwrócili uwagę, bo zauważyłem, że niektórzy przechodząc dołem nie widzą tego napisu. On w nocy będzie świecił, świeci już teraz. Co roku od tego roku będziemy rozkładany, montować napis, który przypomina Państwu o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wieczorami będzie rozświetlał Plac Grunwaldzki, a na ścianie Teatru Muzycznego będziemy wyświetlać od wtorku do czwartku 3 filmy Stanisława Barei, którego 30-lecie minęło od śmierci. Nie ma róży bez ognia. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Poszukiwany, poszukiwana. No i taki akcent właśnie wspomnieniowy. Wśród wydarzeń branżowych chciałem zwrócić uwagę na 2 rzeczy. Pierwsza to jest Akademia Nowych Technologii Filmowych pod auspicjami PKO Banku Polskiego jako głównego sponsora festiwalu. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać Państwu, zrobią to firmy nowoczesnych technologii, które w postprodukcji zwłaszcza, ale nie tylko, okazuje się, że są w czołówce światowego i na światowym poziomie i w czołówce światowej produkcji filmowej. Między innymi będzie możliwość zobaczenia jeszcze raz i przyjrzenia się, jak powstają filmy 360 stopni, virtual reality. Będziemy mogli zobaczyć, jak niesamowite efekty specjalne, między innymi Plety Simasz, realizuje na zlecenie różnych potężnych producentów z całego świata. Ponadto odbędzie się Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, gala we wtorek festiwalowego tygodnia, gala Instytutu Polski, Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, no i tak dalej. Gdynia Industry to właściwie głównie do branży jej przedstawicieli skierowany cykl bardzo interesujących spotkań, aczkolwiek nie zamykamy się wyłącznie w własnym środowiskowym getcie. Jeżeli ktoś z Państwa czy znajomych chciałby uczestniczyć, to wystarczy się wcześniej zapisać w biurze organizacyjnym festiwalu. Tam będzie mnóstwo ciekawych tematów poruszanych, takich jak development filmu historycznego. Federacja Scenarzystów Europejskich też zaprezentuje się, bo przyjeżdża jej zarząd na swoje posiedzenie wyjazdowe wobec filmowców, zwłaszcza scenarzystów, i poruszy najciekawsze problemy egzystencji scenarzystów, zwłaszcza w Europie. Studio Filmoteki Szkolnej, debaty filmowe z krytyku i wykłady, panele, dyskusje, konferencje. Myślę, że już możemy powoli. No oczywiście Andrzej Pongowski, o którym już było tutaj parę zdań. 40-lecie obchodzi. Stworzył około 1400 plakatów, nie licząc innych dzieł, i około 400 plakatów filmowych. Chyba nie ma drugiego twórcy, który tak mocno byłby związany z filmem, nie tylko polskim. Oczywiście głównie polskim, ale nie tylko. Tutaj właśnie nasz reżyser trzyma w ręku zaproszenie. To jest dla Państwa zaproszenie z Muzeum Kinematografii, tak, na wystawę. No i jeszcze parę innych wystaw. Przypominamy Jerzego Kawalerowicza, Krzysztofa Ptaka, Bogdana Dziworskiego. Rafał Placek jak zwykle portretuje obecnych reżyserów na festiwalu. Kino i Teatr pod Okupacją, ciekawa wystawa, którą zaproponował nam IPN, pokazuje twórców polskich, nie tylko filmu, ale i teatru w czasie okupacji. W różnych rolach. Książki, mnóstwo książek promujemy, nie będę już wymieniał tytułów, jest tego sporo. Galeria od popołudnia do wieczora będzie gościła wielu znakomitych autorów, którzy pokażą, zaprezentują swój dorobek piśmienniczy poświęcony filmowi. Projekt filmowy Wajda i Ty, fotel reżyserski w Teatrze Muzycznym stanie, i tam dwie panie dziennikarki i dokumentalistki z Kanady będą prosiły różne osoby związane z Wajdą, żeby opowiedziały o swoich relacjach z tym wielkim reżyserem. Powstanie z tego dokument.
Małgorzata Potocka prowadzi warsztat aktorski trzydniowy dla młodych adeptów sztuki aktorskiej. Odbędzie się też debata Białe Kruki w polskich filmach. I wreszcie przyjeżdża do nas Beata Poźniak, mało znana w Polsce, a bardzo znana w Ameryce, w Stanach. Aktorka, producentka i reżyserka. Będzie bohaterem spotkania. Czy to już wszystko? Myślę, że tak. Ja tylko tak dodam, mówiąc historycznie, że najstarszą sekcją poza konkursową jest sekcja Polonika, która powstała na początku lat 90., a najstarszym wydarzeniem branżowym jest Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, które istnieje od 1974 roku, ale jak nam wynika z naszych dokumentów i zaproszenie trwało wtedy 8 godzin. Dzisiaj myślę, że byśmy wszyscy po prostu pomarli, gdyby to ono 8 godzin trwało, więc teraz te wydarzenia trwają znacznie krócej.